Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, kilka uwag na rozgrzewkę, na początek. Chciałbym tę prelekcję dedykować osobom, szczególnie tym osobom, które zdarza się, że odczuwają duży ból związany z inwestowaniem. Czasami czują się zagubione, chciałyby ponownie wszystko przemyśleć, żeby ewentualnie poprawić pewne aspekty. Nie tylko dla początkujących, ale także dla tych, którzy już na rynku są parę lat i uważają, że za każdym razem gdzieś tam można pewne rzeczy poprawić, szczególnie wtedy, kiedy rynek generuje cierpienie. Cierpienie straty czasu, pieniędzy i tak dalej. To jest jedna sprawa. Druga jest kwestia taka, że chciałbym wytłumaczyć tytuł prelekcji. Zanim sztuczna inteligencja zastąpi nasze myślenie, taka pierwsza uwaga. Jestem szachistą od 40 kilku lat, gram w szachy i bardzo dużo dało mi do myślenia wydarzenie, które miało miejsce około 2 lat temu. Firma DeepThink przygotowała sztuczną inteligencję, algorytm o nazwie AlphaZero. Był to program, który był wyjątkowy pod kątem, można powiedzieć, dotychczasowego oprogramowania szachowego, bo programy grające w szachy już istnieją od 20 kilku lat i wygrywają z człowiekiem, ale AlphaZero tym się różniła od innych programów, że programiści zapodali maszynie tylko i wyłącznie reguły szachów, czyli żadnej teoretyzacji, żadnych tych rzeczy, które człowiek wypracował w ciągu 3000 lat gry w szachy. AlphaZero w swoich sieciach neuronowych przeprowadziła w ciągu pierwszych 4 godzin pracy programu kilkanaście tysięcy partii, wyciągając wnioski i złamała właściwie szachy, osiągając najwyższy poziom gry w szachy, jaki do tej pory mieliśmy do czynienia w historii. 4 godziny. Do czego zmierzam, co to może nam tutaj pomóc w przypadku naszej refleksji nad tradingiem? Otóż, proszę Państwa, człowiek wydaje się najsłabszym elementem całej gry rynkowej. Jesteśmy pełni emocji, jesteśmy pełni wątpliwości, popełniamy błędy, gridujemy, przegrywamy i tak dalej. W ogóle nie było i nie jest w ogóle ciekawie, bo sytuacja jest taka, że jeszcze niedawno dowiedzieliśmy się, że jak zarobimy coś na rynku, to jeszcze dodatkowo jesteśmy złodziejami, nie? Oprócz tego generalnie rzadko kiedy polskie środowisko było tak straszliwie jeszcze podzielone, jak w tej chwili, nie? Mówiąc najogólniej, jest po prostu mega, mega ciężko. Jak tu jeszcze po prostu być traderem? I w tym kontekście chodzi o to, że zanim przyjdzie sztuczna inteligencja, zanim AlphaZero nas z rynku już usunie, bo będziemy niepotrzebni, chciałbym zaprosić Państwa do pewnej przygody do swojego wnętrza. Zadajmy sobie pytanie, jakimi ludźmi na rynku chcielibyśmy być. Spróbujmy to jeszcze raz przemyśleć. Jeszcze jedna uwaga, zanim pokażę pierwszy slajd. Jeżeli część z Państwa uzna, że tutaj troszkę żartobliwie będę mówił o pewnych rzeczach, to chcę powiedzieć, że to nie jest moja intencja. Będę mówił o rzeczach poważnych, ponieważ na rynku tracimy czas, tracimy pieniądze lub wygrywamy pieniądze. To są poważne sprawy. Natomiast pewne rzeczy będą żartobliwe, więc proszę o zaufanie. Każdy slajd, a jest ich 96, przygotowałem z poczuciem, że ma to sens. Może polegnę, ale tak jest. Proszę Państwa, otwieram sobie książkę W transie inwestowania, która towarzyszyła mi w trakcie przygotowań do wykładu poważnie i jako początek przeczytam taki fragment. Kiedy nasz hipotetyczny inwestor zaczynał grę na rynku, to dobrze się bawił. Był beztroski. Nie miał żadnych osobistych motywów ani nic do udowodnienia. Dopóki wygrywał, zawierał transakcje z nastawieniem typu zobaczymy, co się wydarzy. Im więcej wygrywał, tym mniej brał pod uwagę jakąkolwiek możliwość przegranej. Kiedy w końcu rzeczywiście przegrał, to z perspektywy nastawienia psychicznego prawdopodobnie najmniej się tego spodziewał. Zamiast założyć, że przyczyną bólu są niewłaściwe oczekiwania dotyczące tego, co rynek miał zrobić, a czego nie, nasz inwestor obwiniał rynek i postanowił zdobyć wiedzę o nim, aby takie doświadczenia więcej mu się nie przydarzyły. Innymi słowy, drastycznie zmienił punkt widzenia, zastępując beztroskę unikaniem strat, by zapobiec pojawieniu się bólu. Problem polega na tym, że zapobieganie bólowi poprzez unikanie strat jest niemożliwe. Proszę Państwa, pierwszym traderem, o jego twórczości chcę opowiedzieć, jest
to za chwilkę, proszę Państwa, cały wykład będzie o tym, jak niebezpieczny jest trading. I tutaj to jest tylko zapowiedź tego, jak niebezpieczny jest trading i róbmy to świadomie lub zrezygnujmy. Ale pierwszym traderem, którego chcę Państwu przedstawić, jest Kubuś Puchatek. To klasyk tradingu. Cytaty z prezentacji pochodzą z bezpłatnie udostępnionego fragmentu książki Kubuś Puchatek. Zachęcam do kupna całej książki. Więc jeszcze raz proszę o zaufanie, to nie są żarty, to jest poważna sprawa. Proszę Państwa, zacznijmy tą opowieść od pewnego wydarzenia, mianowicie pewnego dnia Puchatek wyszedł na spacer, zaszedł na polankę w środku lasu, a po środku tej polanki rósł wielki dąb i z samego jego wierzchołka dochodziło głośne bzykanie. Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł głowę na łapkach i zaczął rozmyślać. Z początku powiedział do siebie samego, to bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeżeli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten, że się jest pszczołą. Potem znów pomyślał dłuższą chwilkę i powiedział, a jedyny powód, żeby być pszczołą, to ten, żeby robić miód. Po czym wstał i powiedział, a jedyny powód robienia miodu to ten, żebym ja go jadł. I zaczął włazić na drzewo. Proszę Państwa, przy okazji tego fragmentu tradera Puchatka przychodzi mi na myśl taka, kiedy jestem na polance, kiedy zaczyna się życie, albo jakaś faza życia, nie? Co mnie skusiło do rynku? Jest tyle innych możliwości. Te bzykanie nie bzyka bez przyczyny. Można w różny sposób żyć, można prowadzić swoje życie zawodowe w inny sposób. Ja w wywiadzie przed konferencją powiedziałem, że moim motywem było to, że bałem się, że jak dzieci pójdą na studia, to nie będę miał możliwości zapewnienia im dobrego bytu, nie? Ale można w różny sposób to zrobić. Chodzi o pewien wybór fundamentalny, mianowicie dlaczego traduję, nie? I zacząłem włazić na drzewo. Idziemy dalej. To mniej więcej jest ta sytuacja. Nie wiem, czy się Państwo odnajdujecie w tej sprawie. Właził coraz wyżej, a gdy wreszcie wlazł na górę, prawie do połowy drzewa, bo nam się wydaje, że my robiąc coś, to już żeśmy wszystko zrobili, co można, a tu jest okazuje, że prawie do połowy drzewa, taką pioseneczkę, mruczaneczkę mi zaśpiewał. Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód, bzyk, 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 ram, pam, pam, co to znaczy, nie wiem sam. Filozof nam w pewnym sensie powiedział, że spekulacja jest kradzieżą, ale też w dużej mierze chodzi o to, że po prostu pożądanie nas ciągnie na rynek, nie? Jedziemy dalej. Potem wlazł jeszcze wyżej i jeszcze wyżej i jeszcze trochę wyżej. Gdy tak właził, ułożył sobie inną pioseneczkę. Gdyby pszczołami były niedźwiadki, nisko na ziemi miałyby chatki, a że tak nie jest, to przyczyna, że się musimy na drzewa wspinać. Był coraz bardziej zmęczony, więc zaśpiewał żałowną piosenkę. Już prawie dobrał się do biodu, gdy naraz. To jest ta sytuacja pierwotna. Nie wiem, czy Państwo znacie tą sytuację z własnych doświadczeń. I pytanie jest takie. A co wydarzyło się potem? Co nam mówi Kubuś o nas lub o sobie? Wszystko jedno. Wylazł z zarośli, wyjął z nosa kujące igły i znów zaczął rozmyślać. I pierwszą osobą, o jakiej pomyślał, był Krzyś. Ale teraz dlaczego Krzyś? Ciekaw jestem, czy też Krzyś ma coś pod ręką w rodzaju balonika. Właśnie tak sobie mówiłem, myśląc o balonikach. Pytanie jest takie, o czym pomyślał Kubuś? O Krzysiu czy baloniku? Niech to pytanie zostanie. A na co ci balonik? Kubuś Puchatek rozejrzał się dookoła, gdy nikt nie słucha, położył łapkę na pyszczku i powiedział ledwo dosłyszalnym szeptem. Miód. Ale co ma balonik do miodu? Ma. Odparł Puchatek. Tutaj nie wiem, czy Państwo czujecie, ale chcę Państwu opowiedzieć o początku analizy technicznej. Nie wiem, czy to się na razie udaje. Co ma balonik do miodu? Ma. Bo widzisz, to tak jest, powiedział Puchatek. Kiedy się idzie po miód z balonikiem, to trzeba się starać, żeby pszczoły nie wiedziały, po co się idzie. Więc jeśli ma się ze sobą balonik, zielony balonik, pszczoły mogą pomyśleć, że się jest częścią drzewa.
i wcale nie zauważyć tego, kto idzie. A jeżeli ma się niebieski balonik, mogą pomyśleć, że się jest tylko kawałkiem nieba i też nie spostrzec tego, kto idzie. A teraz chodzi o to, jaki balonik wybrać. Zielony czy niebieski? Price action? Harmonia rynkowa. Na przykład. Ale teraz chodzi o to, jaki balonik wybrać. Proszę Państwa, to rozrzewka, spokojnie. Jeszcze nie rezygnujemy z kupusia. Ale powiedz, czy pszczoły nie mogą Cię zauważyć pod balonikiem? No jest pin bar, wszyscy to widzą, ja kupuję, bo chcę zarobić. Czy ja jestem widoczny pod balonikiem? Mogą albo nie mogą, odparł Kubuś Puchatek. Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Z ceną nigdy nic nie wiadomo. Pomyślał przez chwilkę i powiedział, postaram się wyglądać jak mała ciemna chmurka, to je powinno zmylić. Przygotowanie? Realizacja. Ja też, jak otwieram na pin bara, jestem cicho, nikt nie wie. Jak ja wyglądam z dołu? Jak ja wyglądam z dołu? Wyglądasz jak niedźwiedź uczepiony do balonika. Średnio. Nie było wiatru, który by poniósł go w stronę drzewa. Także miś wisiał nieruchomo w powietrzu. Mógł widzieć miód, mógł wąchać miód, nie mógł dotknąć miodu. Dla mnie to jest uniwersalna sytuacja. Nas, traderów. Jeszcze raz. Może terapeutycznie, wszyscy razem, tak? Nie wiem. Mógł widzieć miód, mógł wąchać miód, ale nie mógł dotknąć miodu. Znacie to? Te pieniądze są na wykresie, tak? Po dłuższej chwili. Sprawa się nie kończy, proszę Państwa. Spokojnie. Wykład o rynkach. Zdaje mi się, że pszczoły coś zwąchały. Co takiego? Nie wiem, ale mam wrażenie, że one się czegoś domyślają. Może myślą, że chcesz się dobrać do miodu. Może. Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Pszczoły bzykały podejrzliwie, jak to one mają w zwyczaju. Kilka z nich naprawdę wyfrunęło z gniazda i zaczęło unosić się dookoła chmurki, gdy chmurka właśnie śpiewała drugą zwrotkę swojej piosenki. I nawet jedna z pszczół usiadła na chwilę na nosie chmurki, ale zaraz odfrunęła. Czyli mógł widzieć miód, mógł wąchać miód, nie mógł dotknąć miodu. I on wisi. Znacie to? Krzysiu, wrzasnęła chmurka. Co? Myślę, że... I teraz już wiem na pewno, że to jest bardzo zły gatunek pszczół. Tak ci się zdaje? Zupełnie zły gatunek. I myślę, że one chyba robią kiepski miód. I zdaje mi się, że ja chyba zejdę na dół. Nie wiem, czy opisałem Państwa doświadczenia treningowe, ale odniosłem wrażenie, czytając pierwszy rozdział książki Kubusia Puchatka, że skąd on tyle wie? Te bzykanie coś oznacza, bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Ruch ceny coś oznacza, a jedyny powód ruchu ceny, który ja znam, jest to, żebym zarobił. Czy macie tak, jak ja, że jak otwieram transakcję typu rośnie, ale ma spadać, czekam 2 minuty i co? Czemu jeszcze nie spada? Jedyny powód ruchu ceny, jaki ja znam, to jest, żebym ja zarobił. Czy to jest w nas, traderach, zawarta hipoteza? Ja wiem, że są tacy cierpliwi ludzie jak Grzegorz, nie? Ale to są wyjątki, nie? Jedyny powód ruchu ceny, jaki ja znam, żebym ja zarobił. I zacząłem wspinać się na drzewo. Po co? Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód. A Sylwia kiedyś powiedziała, ja bardzo lubię pieniądze. A ja powtarzam za Sylwią, ja też bardzo lubię pieniądze. Ale filozof powie, pieniądze to nie jest wartość, to nie jest produkt. A ja powiem, będę miał pieniądze, kupię produkt, daj spokój. Jedziemy dalej. Teraz już troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że to pomogło Państwu wejść w tematykę zajęć. Brent Penfold. Jeszcze raz, prelekcja nie ma żartobliwego charakteru, natomiast wykorzystuje pewne metody. Państwo ocenicie później, czy warto było. Cytaty pochodzą z książki Uniwersalne zasady spekulacji, Warszawa, 2013 rok. Kilka cytatów, które sam sobie chciałem dedykować, bo właściwie tego trochę zabrakło mi na początku. Ja tę prelekcję przygotowałem tak, jakbym chciał taką prelekcję wysłuchać, kiedy zaczynałem przygodę z rynkiem. A
chciałbym też co pewien czas wspólnie sobie tej prelekcji posłuchać i porozmawiać z przyjaciółmi o dylematach, które wynikają z tej prelekcji. Dlatego też wybieram cytaty, które według mnie są absolutnie podstawowe. Może to też będzie zachęta do znajomości tych mistrzów. Zasada maksimum przeciwności. Ta podstawowa giełdowa zasada, zdaniem Pinfolda, ta podstawowa reguła giełdowa głosi, że rynek zachowa się tak, żeby rozczarować jak największą liczbę inwestorów. Głosi Pinfold w książce Zasady spekulacji. Nigdy nie należy o tym zapominać. Co mnie intryguje w tej myśli? On mówi tak, nigdy o tym człowieku nie zapomnij. Podstawowa reguła giełdowa głosi tak, że rynek zachowa się tak, żeby rozczarować jak największą liczbę inwestorów. Oczywiście Pinfold może nie mieć racji. On może mówić rzeczy niepotrzebne, ale on tak po 20 latach gry rynkowej powiedział. Czyli czekam na formację nietoperza, zabrakło 3 pipsy, rynek odjechał. Rozczarowany, nie? Podeszło pod formację nietoperza, wybiło 15 pipsów, nie sprzedawałem, no bo w takim razie nie ma formacji, zjechał na dół. Rozczarowanie, nie? Czekałem na pinbara, zagrałem, przetestowali pinbara, zrobili drugiego pinbara, jeszcze lepsze 2 pinbary, ale mnie już nie ma. Rozczarowanie. Rynek zachowa się tak, by rozczarować jak największą liczbę inwestorów. Nigdy nie należy o tym zapominać. Czemu nigdy? Nie wiem, ale tak głosi Pinfold. Zasada maksimum przeciwności gwarantuje, że twoje życie spekulanta nie będzie wyglądać tak, jak przedstawiają je reklamy, że nie będzie przypominać tych pełnych słońca, fotografii, na których szczęśliwi traderzy siedzą pod palmami, oglądając notowania na eleganckich laptopach. Zasada maksimum przeciwności gwarantuje, że rynek zrobi wszystko, by cię do siebie zniechęcić i odebrać ci resztki komfortu, że giełda okaże się światem pełnym nieustannego bólu, a twoja działalność na niej będzie trudna, a potem jeszcze trudniejsza, że doświadczysz na niej samych rozczarowań, że na każdym poziomie napotkasz kłopoty, że znajdziesz się na padole cierpienia. Jeszcze raz, ja nie chcę tu polemizować, czy Pinfold ma rację. Nie chcę tego traktować zdania, że to jest takie obiektywistyczne, typu ma rację, nie rację. Ja tylko po prostu stwierdzam, ten człowiek chce do mnie coś takiego powiedzieć. On z perspektywy 20 lat chce przekazać jakieś doświadczenie. Czy ja rozumiem to doświadczenie? To jest ciekawe. Kiedy stracisz pieniądze, będziesz cierpieć. Kiedy zarobisz pieniądze, będziesz cierpieć. Myśląc o tym, o ile więcej mógłbyś ich zarobić, gdybyś pozostał na rynku dłużej. Kurczę, coś w tym jest. Coś w tym jest. Kiedy poświęcisz mnóstwo czasu i energii na przestudiowanie atrakcyjnie wyglądającej teorii, zasada maksimum przeciwności sprawi, że będziesz cierpieć, gdy teoria się nie sprawdzi. Znowu, on mówi apodyktycznie, idzie go obalić. Ale to jest ciekawy pogląd. Rzuca światło na paradoksy tradingu. Dlatego tutaj Państwu dedykuję te cytaty, żeby Państwo przemyśleli je, na ile one odpowiadają waszym doświadczeniom. Kiedy wydasz pieniądze na szkolenia i warsztaty, będziesz cierpieć, bo stosując metody, których się tam nauczysz, stracisz pieniądze. Kiedy włożysz wiele pracy w projektowanie, testowanie, weryfikowanie nowego systemu, będziesz cierpieć, bo system nie zadziała. Kiedy będziesz pracować przez lata, żeby powiększyć swoją przewagę statystyczną nad rynkiem, będziesz cierpieć, bo pomimo tych wysiłków nie zdołasz tego zrobić. Jeszcze raz, mrocznie pisze Pinfold w zasadach spekulacji. Mrocznie, ale interesująco. Mówi, że nie można o tym zapomnieć, że rynek zrobi wszystko, żeby utrudnić. Pszczoły zrobią wszystko, żeby nie dać miodu. Pszczoły się chyba czegoś domyślają. Może dlatego, że chcesz im wziąć miód. Może. Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Ale nasze doświadczenie z perspektywy Pinfolda jest takie. Nie było wiatru, który by poniósł go w stronę drzewa. Także miś wisiał nieruchomo w powietrzu, mógł widzieć miód, mógł wąchać miód, ale nie mógł dotknąć miodu. A kiedy po wyjściu z rynku będziesz wypatrywać momentu do dokonania następnej transakcji, będziesz cierpieć z powodu niepokoju, że w tym czasie mijają cię kolejne wielkie okazje. Tutaj pisze właściwie człowiek uzależniony. Rozumiemy, że on za dużo pragnie, że Pinfold tutaj daje taką ekspresję człowieka uzależnionego, powikłanego, ale przecież większość osób, która handluje na lewarze, jest uzależniona od handlu, w mniejszym czy większym stopniu. Państwo też. Ja też. I cierpimy. Jestem przekonany o tym, że większość z Państwa wie, o czym mówię. Jeżeli jesteś intelektualistą, mającymi kłopoty z przyznaniem się do błędu, giełda nie jest dla Ciebie, ponieważ rynki z natury mają skłonność do lekceważenia ludzkich ambicji i do wyprowadzenia ich na manowce. Teraz znowu, wiem, że to jednostronny pogląd, że Pinfold pisząc tą książkę wiedział, że jest troszkę paradoksalistą, ale jeszcze raz. Rynki z natury mają
skłonność do lekceważenia ludzkich ambicji i do wyprowadzenia ich na manowce. Intelektualiści czują się źle, gdy nie znają właściwej odpowiedzi, gdy nie kontrolują sytuacji, gdy raz za razem okazuje się, że nie mają racji. Ja przez lata byłem tylko i wyłącznie intelektualistą na rynku i zapłaciłem za to swoją cenę. W tym kontekście, że poświęcałem gigantyczne czasy na analizę techniczną, którą kocham, uwielbiam i tak dalej, ale to była pewna ukryta forma kontroli rynku, bo chciałem tak perfekcyjnie zrobić analizę interwału miesięcznego, tygodniowego i dziennego, ażeby rynek właśnie był całkowicie pod moją kontrolą. Dopiero po jakimś czasie, między innymi czytając Pinfolda, uświadomiłem sobie, że to też była pułapka. To nie znaczy, że jakby lekceważę te osiągnięcia teoretyczne związane z analizą wielolitrową, tylko widzę, jak giełda jest paradoksalna. I teraz spróbujmy troszkę pozytywniej. Te rady są bardzo ascetyczne, ale są. Prawdziwa tajemnica spekulacji, zdaniem Pinfolda, zawiera się w poniższych słowach. W ostatecznym rozrachunku wygrają ci, którzy potrafią przegrywać. On cytuje internetowego autora Phantom of the Pit. Uważa, że to jest jakby przekaz, który chce zrobić. Jeszcze raz. W ostatecznym rozrachunku wygrają ci, którzy potrafią przegrywać. Tu tak naprawdę moglibyśmy się zatrzymać na dłużej, ale chcę, żeby ta formuła dedykuję ją Państwu, dedykuję ją sobie. Muszę się nauczyć przegrywać. Czy w moim systemie naprawdę jestem przygotowany na przegrywanie? Oczywiście, jeżeli traktuję rzecz jak nial, stop loss, take profit, no to można powiedzieć, że mam to zaimplementowane, ale naprawdę to wystarczy? W ostatecznym rozrachunku wygrywają ci, którzy potrafią przegrywać. Większość graczy nie potrafi przegrywać, nie znoszą realizacji strat, przesuwają złożone wcześniej zlecenia stop loss i szukają jakiejkolwiek wymówki, by utrzymać otwartą pozycję, starając się na wszelkie sposoby usprawiedliwić swoje zachowanie, swoje postępowanie. Tak długo, jak długo mają na rachunkach jakieś pieniądze, ci nieszczęśnicy będą utrzymywali nieudane pozycje, aż straty staną się tak duże, że nie dadzą się już ignorować, a ich realizacja będzie oznaczać katastrofę. Dopóki pozycja jest otwarta, wciąż łudzą się, że racja będzie po ich stronie. Co więcej, tak długo, jak długo utrzymują pozycję, mogą nie przyznawać się do tego, że popełniają błąd. Ponieważ nie realizują straty, ludzie nie lubią przyznawać się do błędów. Większość nie potrafi spekulować, bo po prostu nie potrafi przegrywać. Mocno uderzył autor zasady spekulacji, ale no po prostu mi to dało do myślenia, czy ja naprawdę potrafię przegrywać, czy tylko mi się tak wydaje, że potrafię przegrywać. Na ile ma rację? Jeżeli nauczysz się akceptować straty i zaczniesz przestrzegać je jako nieodłączny element tej gry, uczynisz pierwszy krok, tylko pierwszy krok na drodze do sukcesu. Jeżeli się tego nie nauczysz, masz wielkie szanse, by trafić do przytułku. Wracamy do Kubusia. I zdaje się, że ja chyba zejdę na dół. A co ty o tym myślisz? Ale jak? Kubuś Puchatek nie pomyślał o tym, bo on teraz wisi z tym balonikiem i wiatr nie nosi go do drzewa, nie? On już ma dość tego, łapka go boli. Gdyby wypuścił sznurek z łapki, zleciałby na ziemię, a to mu się nie bardzo uśmiechało. Myślał więc dość długo, wreszcie powiedział. Krzysiu, musisz strzelić w balonik. Czy masz z sobą fuzję? Ma się rozumieć. Ale jeśli to zrobię, balonik będzie do niczego. Tak, ale jeśli tego nie zrobisz, rzekł Puchatek, ja będę do niczego. To jest bardzo cenny fragment, on pokazuje, czemu to samo. Trafić fuzją w balonik, on też leci z pewnej wysokości. Puści balonik, on też leci z tej samej wysokości. Czemu on potrzebował Krzysia, żeby mu strzelił ten balonik? Czemu my potrzebujemy Margincola, żebyśmy wyszli z rynku, kiedy jest źle? To taki mały sugestia. Mark Douglas, trzeci już klasyk w tym wykładzie. Przywołane myśli Marka Douglasa pochodzą z książki W transie inwestowania, proszę Państwa. Większość inwestorów nie wierzy, że ich problemy są wynikiem sposobu, w jakim myślą o inwestowaniu. Odkryłem, że istnieje jakiś problem z tym, jak myślimy. Coś nierozerwalnie związanego ze sposobem funkcjonowania naszych umysłów sprawia, że ich działanie nie jest do końca spójne z cechami wykazywanymi przez rynki. Finansowe i emocjonalne katastrofy są wśród inwestorów powszechne, ponieważ wiele punktów widzenia, postaw i zasad, które są sensowne i sprawdzają się zupełnie dobrze w codziennym życiu, w środowisku inwestycyjnym nie funkcjonują w ogóle. One tam po prostu nie działają. Tu też można by się zatrzymać, jeżeli Państwo będziecie kiedyś korzystać z tej prezentacji, to sami musicie sobie te pytania zadać. Jakie to zasady, które przenieśliśmy z życia codziennego, a które nam się sprawdzały, one nas doprowadzają do błędów na rynku? To jest moim zdaniem między innymi jedno z pytań, które dobrze przerobił Rafał Zaorski.
Inwestorzy miewają oczywiście chwilę uniesienia, ale nie będzie przesadą stwierdzenie, że przez większość czasu są oni w stanie lęku, gniewu, frustracji, obawy, rozczarowania, żalu. Drugi klasyk, proszę Państwa, drugi klasyk, Mark Douglas, mówi takie mroczne rzeczy. Painfold mówi takie rzeczy. Douglas mówi takie rzeczy. Czy Państwo wiedzieliście, że oni mówią takie negatywne rzeczy? Inwestowanie zawiera w sobie fundamentalny paradoks. W jaki sposób mamy pozostawać zdyscyplinowani, skoncentrowani i pewni siebie w obliczu ciągłej niepewności? To jest ta słabość człowieka na rynku. Rynki są zmienne, rynki są niepewne. W jaki sposób mamy w rzeczywistości rynkowej pozostać zdyscyplinowani, skoncentrowani, pewni siebie w obliczu ciągłej niepewności? To jest dobrze zadane pytanie. Ja wiem jedno, kiedy odkryłem to pytanie u Douglasa, wiem jedno, ja co pewien czas muszę je sobie zadać. To, jaki jest repuls tego pytania we mnie, to jest druga sprawa, ale przede wszystkim to chodzi przecież o Państwa. Ja nie będę gadał o tym, jak ja te pytania obrabiam. Ja chcę Państwu je dedykować, ofiarować. To jest mój upominek dla Państwa. Analiza techniczna jako metoda przewidywania przyszłego ruchu cen okazała się znacznie przewyższać podejście czysto fundamentalne. To z ukłonem dla kolegi Tradera 21, w tym sensie, że to jest fantastyczne analizy fundamentalne, ale Mark Douglas pokazuje ciekawy paradoks. Dzięki niej inwestorzy utrzymują koncentrację na tym, jak rynek zachowuje się teraz, w odniesieniu do tego, jak zachowywał się w przeszłości, zamiast skupiać się na tym, jak rynek powinien się zachowywać w oparciu wyłącznie o to, co jest logiczne, rozsądne, albo bo tak wynika z modelu matematycznego. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo w naszym kraju mocno oberwała analiza techniczna. Wiadomo dlaczego, nie? Ale kwestia jest taka, a czemu nie przyłożyć jeszcze analizie fundamentalnej i powiedzieć w ten sposób, że idealizacja rynku zachodzi w umyśle tradera zarówno z perspektywy AT, jak i z perspektywy AF. Rynek musi rosnąć, bo na przykład dolar jest nadprodukowany, powinien kiedyś spaść. No okej, ale nie spada. A ja w tym czasie mogę osiwieć, nie? To nie jest krytyka, żeby było jasne, tylko chodzi o to, że ja na przykład mam pewien problem z zaufaniem analizy fundamentalnej w tym sensie, że jeżeli miałbym w tym momencie ponownie inwestować bez stop lossów, to ja bym tego psychicznie nie wytrzymał. Nie jestem w stanie kupować walorów bez stop lossów, po prostu psychicznie nie jestem już w stanie tego robić. Nie chcę tak cierpieć. Nie chcę, żeby rynek mi zszedł 20% i żebym to jakoś winął. Ja tego nie potrafię psychicznie. Ja po prostu się tylko do tego przyznaję. Bo model AF będzie mi mówił, że to ma jednak rosnąć. Nie wiem. Ostatecznie wolę nie wiedzę. Ale to nie znaczy, że krytykuję. Ja tylko mówię o bardzo subiektywnym podejściu, dlaczego jednak nie. Ale proszę Państwa, wydawałoby się, że Mark Douglas mówi tak. Misiu, masz wyjście, analiza techniczna, kup lepszy balonik. Nie. Analiza rynku nie prowadzi do konsekwentnego osiągania pozytywnych wyników, nie rozwiązuje ona problemów wynikających z braku pewności siebie, dyscypliny czy niewystarczającej koncentracji. Więc żegnając się częściowo z Państwem też, nie jeszcze ten wykład, tylko w ogóle, mówię w ten sposób. Po co ja poświęciłem tyle czasu na analizę wykresów, kiedy miałem się koncentrować na tym, jak reagują na stratę, jak jestem w stanie dźwigać otwartą, dobrą pozycję, jak długo i tak dalej. Na tym się powinien skoncentrować, na tym, co moja koleżanka Marta z grupy Tylko Perfekcjonista teraz robi. Jest świetną traderką. Ona wie, co robi. Ona się koncentruje na tych rzeczach, które powinny. Analiza rynku nie prowadzi do konsekwentnego osiągania pozytywnych wyników, nie rozwiązuje problemów wynikających z braku pewności siebie, dyscypliny czy z niewystarczającej koncentracji. Krzysiu, wracamy do Puchatka. Co? Czy masz w domu parasol? Mam. Albo co? Chciałbym, żebyś go przyniósł i przechadzał się z nim tam i z powrotem mówiąc ajajaj, zanosi się na deszcz. Ajajaj, zanosi się na deszcz. Myślę, że to będzie świetny sposób na pszczoły. A ty pomyślałeś w duchu, głupi, poczciwy misiu, ale nie powiedziałeś tego głośno, bo za bardzo go lubisz, tylko poszedłeś do domu po parasol. Czyli na tym wykresie można jeszcze dawać nowe średnie. Rozumiecie Państwo? Balonik, chmurka, nie działa. Wiatr go nie ciągnie. Przynieś parasol. To je powinno zmylić. A ty głupi misiu, ale za bardzo go lubisz, żeby mu to powiedzieć. Jest coś w tym? Pomyśl o tym, ile razy przyglądałeś się wykresowi cen, mówiąc do siebie, bo nie jesteś alfa zero, prawda? Wygląda na to, że rynek rośnie. I do tego, co według ciebie miało się wydarzyć, rzeczywiście dochodziło. Ty jednak nie robiłeś nic. Tylko poza obserwowaniem w udręce ruchu w rynku, żałując tych wszystkich pieniędzy, które mogłeś zarobić. Znacie to? Mógł widzieć miód? Mógł wąchać miód? Nie mógł dotknąć miodu. Czemu? Douglas, powiedz czemu.
Próbował przynajmniej zdefiniować. I tak mu nie wyszło, ale próbował. Istnieje ogromna różnica między przewidywaniem, co wydarzy się na rynku i myśleniem o tych wszystkich pieniądzach, które mógłby zarobić, a rzeczywistością faktycznego wchodzenia na rynek i wychodzenia z niego. Przepaść. Rozumiecie Państwo? Mówię o przepaści. Większość inwestorów, zdaniem Douglasa, nie ma absolutnie żadnego pojęcia, co oznacza bycie osobą podejmującym ryzyko w kontekście tego, w jakim postrzegają ryzyko inwestorzy odnoszący sukcesy. Najlepsi inwestorzy nie tylko podejmują ryzyko, ale także nauczyli się je akceptować i wykorzystywać. Istnieje ogromna psychologiczna przepaść pomiędzy założeniem, że jesteś osobą podejmującą ryzyko, bo prowadzisz transakcję, a pełną akceptacją ryzyka. Ja widząc pozytywną ewolucję swoich przyjaciół, to ja widzę, jak oni zaczęli akceptować ryzyko. Jak znajomy, który kilka lat handlował 0,01, przeszedł na 0,5 lota. I akceptuje to. On nauczył się akceptować ryzyko. Czyli znowu, nie rozkminimy tego tutaj, nie mamy czasu, ale chciałbym Państwu, jeżeli macie z tym problemy, zadajcie sobie pytanie nad zagadnieniami Douglasa. Fakt, że w jakimś stopniu nie akceptujesz ryzyka, jeżeli to się zdarzy, a ja mam z tym problem, oznacza, że w tym stopniu będziesz go unikał, a próby uniknięcia tego, co uniknione, będą miały katastrofalny wpływ na Twoją umiejętność skutecznego inwestowania. I mógłbym Państwu, ale potrzebowałbym około 2,5 godzin, opisywać transakcję po transakcji, kiedy problematyka akceptacji ryzyka czy lęku przed stratą już zarobionych pieniędzy powodował do moich złych decyzji. Alfa Zero by tego nie zrobił. Zanim sztuczna inteligencja nas zastąpi. Pomyślmy jeszcze o tym, jakimi jesteśmy ludźmi. Jaki inwestor nie próbował uniknąć straty w efekcie ponosząc większą? Albo wychodził ze zwycięskiej transakcji zbyt wcześnie, albo prowadził zwycięską transakcję, ale nie przyniosła mu ona żadnych zysków, a następnie pozwolił, by przyniosła stratę? Albo przesunął zlecenie zatrzymania straty blisko ceny wejścia, więc jego pozycja była zamykana, po czym natychmiast zmieniał się trend i rynek zaczął podążać w przewidywanym kierunku. To są dobre zagadnienia, to są dobre pytania. Nie ma prostych odpowiedzi, ale w tych okolicach powinniśmy się chyba koncentrować. Wracamy do Puchatka. Ratunku zawołał Puchatek, zlatując na gałąź o pół łokcia niżej. Gdybym zamiast tego pomyślał i nie skończył, bo zleciał następną gałąź o dwa łokcie niżej. Domyślacie się chyba, co miałem zamiar zrobić, wyjaśnił Puchatek, fikając koziołka, zlatując na łeb na szyję na inną gałąź o trzy łokcie niżej. Oczywiście, że to było z mojej strony raczej, przyznał, spadając na następne sześć gałęzi. A wszystko to moim zdaniem przez to powiedział, opuszczając ostatnią gałąź i fikając przy tym trzy koziołki, że zanadto lubię miotek. Ratunku. Proszę Państwa, ten cytat jest oczywiście trudniejszy do takiego rozpracowania, ale o co chodzi? Autor książki mógł powiedzieć w ten sposób. Puchatek, łup, spadł, ale my wiemy jedno, na rynku spadanie jest etapowe, a w tym czasie mamy dużo gadane. Nie? Każdy ma swoją powieść. A tu tutaj, a tu miałem tego, a tutaj tego i tak dalej, nie? Zobaczcie. Czego zwykle najbardziej się obawiamy oprócz śmierci? To utrata pieniędzy i świadomość, że się pomyliliśmy. Przyznanie, że jesteśmy w błędzie, dodatkowo tracimy pieniądze, może być wyjątkowo bolesne i jest zdecydowanie czymś, czego należy unikać. Ale, mówi Douglas, i znowu dedykacja dla Państwa, wiem, że prelekcja jest trudna, choć niby prosta. Musimy jednak jako inwestorzy liczyć się z tymi dwiema możliwościami właściwie w każdym momencie prowadzenia transakcji. Czyli przyznać się, że byliśmy w błędzie i tracimy pieniądze. To jest psychologicznie po prostu niesamowicie trudne. Akceptacja ryzyka to najważniejsza umiejętność, którą powinieneś opanować. Czyli Peitfold mówi to samo, musisz się nauczyć przegrywać. A Douglas mówi do nas, człowieku, akceptacja ryzyka, musisz to przemyśleć. Kiedy rozwiniesz umiejętność akceptowania ryzyka, rynek nie będzie w stanie generować informacji, które będą przez siebie definiowane lub interpretowane jako bolesne. Jeżeli generowane przez rynek informacje nie będą występować w tobie emocjonalnego bólu, nie będziesz miał czego unikać. Będzie to dla ciebie po prostu informacja o dostępnych możliwościach. To tak zwana perspektywa obiektywna, taka, która nie została zniekształcona przez twoją obawę, że coś się wydarzy lub nie. Ja bym chciał mieć taką postawę. Wydaje mi się, że jak będę miał już tą postawę, to spokojnie będę był w stanie być traderem do starości. Jak będę miał taką postawę, że rynek nie będzie wywołał we mnie bólu, że nie dopuszczę tego, że wywołał ból, bo wcześniej to przygotuję w dobrze napisany scenariusz. Myślę, że Grzegorz to dawno ma, nie? Ale niektórzy uczą się dłużej. Najlepsi inwestorzy się nie boją. Nie boją się, ponieważ wypracowali postawy, które zapewniają im zamykanie i zawieranie i zamykanie transakcji z pełną psychiczną elastycznością. Zgodnie z tym, co o istniejących okazjach mówi z własnej perspektywy rynek. Najlepsi inwestorzy wypracowują w sobie też postawy, które zapobiegają lekkomyślności.
Bo to jest kwestia taka, że zwróćcie Państwo uwagę, albo się boimy, jest fajny setup, fajna sytuacja, boimy się, nie robimy i rynek idzie tak, jak chcieliśmy i cierpimy, nie? Albo kiedy już zaczynamy wygrywać, to zaczyna się lekkomyślność, nie? To najtrudniejszy czas dla lidera, mówi Niall Fuller, który polega na tym, że po prostu wygrałem, nie? Wszyscy inni w mniejszym lub większym stopniu się boją. Kiedy się nie boją, to wykazują tendencję do lekkomyślności. To jest zdanie, które mi też dało do myślenia. Na ile jestem w tej dialektycznej zależności? Strach, lekkomyślność, lekkomyślność, strach. I ponownie lekkomyślność i ponownie strach. Jak to przezwyciężyć? Wyjść z tego zaklętego kręgu, jak można tego. I tutaj rozwinieć tej myśli i kreowania w sobie takiego doświadczenia, które spowoduje, że w pewnym momencie zaczną się bać. Co to znaczy kreowanie w sobie takiego doświadczenia, które spowoduje, że w pewnym momencie zaczną się bać? To jest ta sytuacja, że ktoś ma efekt świeżaka, wchodzi na rynek, wszystko wydaje się dla niego proste, patrzy na tych wszystkich strapionych inwestorów. Co z wami? Rynek jest prosty. A potem jednego dnia robi pozycję na 110 lotów, traci 80 tysięcy dolarów i myśli sobie, no rynek nie jest taki fajny. Ja nawiązuję do bardzo człowieka, do którego bardzo lubię, może nie dokładnie cytuję, bardzo szanuję i on kiedyś o tym właśnie doświadczeniu powiedział. Zgodnie z nieubłaganymi realiami inwestowania nie możesz przewidzieć wyniku żadnej transakcji. Jeżeli nauczysz się w pełni akceptować tego faktu, to świadomie lub nieświadomie będziesz starał się unikać wszelkich sytuacji definiowanych przez ciebie jako bolesne. To z kolei spowoduje, że staniesz się podatny na popełnianie ogromnej liczby generowanych przez samego siebie kosztownych błędów. I atak w końcu Douglasa na analizę techniczną, w sensie całościowym. Możesz starać się wyeliminować ryzyko poprzez poznawanie tak wielu zmiennych rynkowych, jak to jest możliwe. To nie jest tylko atak na analizę techniczną, to jest w ogóle atak na przeanalizę rynku. Nazywam to czarną dziurą analizy, bo to jest droga do ostatecznej frustracji, mówi być może największy psycholog rynkowy w XX wieku. Nie zrobimy tego, to jest 40 minut, proszę Państwa, za chwilkę kończę, ale przemyślcie to. Zadajcie sobie to pytanie, naprawdę. Ale co ma balonik do miodu? I proszę Państwa, kończąc, mój ukochany Niall Fuller, cytaty pochodzą z artykułów opublikowanych na jego autorskiej witrynie, ale i są tłumaczenie pochodzi z tej już nieistniejącej, nie, nieaktywnej witryny, tylko Price Action. Jeżeli będziesz leniwy i nie będziesz dbał o jakość większości wejść, to będzie to miało wpływy na rezultaty długoterminowe. Ja co pewien czas, Zbigniew, co pewien czas musi to usłyszeć. Zbigniew, jak będziesz leniwy, nie będziesz dbał jakoś wejść, to będzie to miało wpływ na twoje rezultaty. Przecież on mówi bzdurę, to jest oczywiste, ale ja o tym zapominam. Jeśli wyobrażasz sobie, że twoje życie dosłownie zależy od jakości każdej transakcji, to nie będziesz tak skłonny do uprawiania hazardu. Wyglądasz jak niedźwiedź uczepiony do balonika, usłyszał Kubuś w pewnym momencie. Pamiętacie Państwo? Ale co zrobił Kubuś? A nie jak mała czarna chmurka na niebieskim niebie? Nie bardzo. Ale może tam na górze to wygląda nieco inaczej. Już ci raz mówiłem, że z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Kupuję teraz, sprzedaję teraz. Słuchaj, człowieku, nie masz podstaw. Z ceną nigdy nic nie wiadomo. Już ci raz mówiłem. A Niall mówi, jak będziesz leniwy, nie będziesz bał jakoś wejść, to wpłynie na twoje długoterminowe wyniki. Zwróćcie Państwo uwagę na subtelność intelektualną. On nie powiedział na krótkoterminowe wyniki, na długoterminowe. Nie dbaj sobie dalej o jakoś wejść. Olej to. Dobra. Często traderzy, znowu sympatycznie się robi, często traderzy zachowują się jak zombie. Są zaślepieni pokusą szybkiej kasy i ignorują fakt, że każde wejście może skończyć się porażką. Musisz przełamać te błędne nawyki. Czyli Niall zakłada, że je mamy. To jest ciekawe. Nie ma nic gorszego niż oddawanie wszystkich zarobionych wcześniej pieniędzy, bo już następnego dnia wchodzisz na rynek niezliczoną ilość razy. Czy mam się Państwu przyznać, ile razy mi się to przydarzyło? Nie będę się obnażał. Koledzy sugerują, żeby już nie przesadzać. Jednym z najlepszych sposobów na ochronę kapitału jest trzymanie strategii bez względu na to, czy odnosisz sukcesy czy porażki oraz pozbycie się myślenia, że rezultat wcześniejszej transakcji ma jakiś wpływ na rezultat następnej. Tu mnie Niall zaintrygował w ten sposób, że on dziwnie mówi. Jeden z najlepszych sposobów na ochronę kapitału jest trzymanie się strategii bez względu na to, czy odnosisz sukcesy czy porażki. Dziwnie mówi. Powiedzmy, czytamy to zdanie, mówimy tak, nie, ja się z tobą nie zgadzam. Okej? Okay? Ale kwestia jest taka, co on przez to chce powiedzieć? Zostawiam to, nie rozwijam, zostały 2 minuty. Po udanej transakcji jesteśmy bardziej podatni na overtrading i robienie głupich rzeczy, ponieważ nasz mózg nieświadomie szuka sposobów na utrzymanie dobrego samopoczucia dzięki dopaminie.
Kiedy poziom dopaminy wzrasta dzięki pomyśle zakończenia transakcji, umysł nie jest w stanie dostrzec na rynku całego ryzyka, co może spowodować odejście od własnego planu. Ja powiem tak, muszę zbadać, ile mi się dopamina w mózgu utrzymuje. Bo mi się wydawało, że jak na przykład zrobiłem dobry zysk, naprawdę bardzo godziwy i przelałem na konto i 3 dni sobie odpocząłem, to myślałem, że mi się dopamina przestała już tam dopaminizować. Okazało się, że nie. Muszę to przeanalizować, muszę w końcu troszeczkę się tam fizjologii mózgu nauczyć. Wielu traderów wpada we frustrację i próbuje jeszcze bardziej, bo myślą, że nie osiągną odpowiednich rezultatów, bo poświęcają za mało czasu i nie pracują wystarczająco ciężko. To powoduje, że poświęcają coraz więcej czasu na studiowanie, analizowanie różnych zmiennych, co oczywiście dolewa oliwy do ognia i powoduje emocjonalne błędy. Niech każdy rozstrzygnie czego. Ja na pewno straciłem za dużo czasu na rzeczy niezwiązane ze spekulacją i teraz muszę lekcje nadrabiać. Proszę Państwa, będę kończył, została minuta 25, więc nie przeczytam do końca wszystkich cytatów Uniala, tylko jeszcze ostatni. Dlaczego zainteresowałeś się pierwszy raz tradingiem? Wróć do tego czasu. Może mogę się założyć, że nie chodziło o spędzanie przed komputerem całego dnia i nocy, wpatrując się w wykresy oraz desperacko próbując znaleźć jakiś sygnał. Jednak w przypadku wielu ambitnych traderów ich rzeczywistość często tak wygląda. Proszę Państwa, zostało jeszcze może 12 czy tam 13 slajdów, ale to już są reguły konferencji i tak dalej. Ja jeszcze raz chciałem powiedzieć. To jest pewien upominek. Ja wiem, że prelekcja była może i nawet nieprzyjemna. Ale wiem jedno. Gdybym dzisiaj zaczynał przygodę ze spekulacją, chciałbym, żeby ktoś mnie ostrzegł, wziął Pinfolda, Douglasa, Niala, zestawił ich cytaty i powiedział w ten sposób. Oni mówią o tym samym. Oni mówią o kwestii akceptacji strat, umiejętności porażki. Oni mówią o kwestii nieprzesadzania z analizą, nie stracenia tylu czasu na analizę taką czy inną, na skupienie się na tym, co decyduje o dobrym zarządzaniu sobą w czasie tradingu, opracowanie trading planu. W końcówce prezentacji przywołuję te piękne fragmenty, kiedy Niall mówi o tym, że wojskowi osiągają lepsze wyniki na rynkach finansowych, bo oni są zdyscyplinowani. Jak powiem wojskowemu, co ma robić, no to on robi i on to się czego trzyma, bo on jest przyzwyczajony do tego, że on jest na rozkaz, nie? I w tym kontekście on mówi, znam tych ludzi, oni zarabiają na rynku, bo oni się trzymają jakiegoś planu. Jak się nie trzymasz planu, to on ci nie pomoże, nie? Mówi Niall Fuller. Proszę Państwa, jeszcze raz. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Życzę Państwu ewentualnie, no co, czego Państwu życzyć? Miodu. Życzę Państwu, żeby Państwo osiągnęli jak najwięcej miodu, jak najwięcej zdrowia i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie.